good luck, guys. Good luck. Thank you. Cześć, witam Was w drugim dniu. Wczoraj robiliśmy głębokość 160 metrów, dzisiaj będziemy realizować głębokość 180 metrów. Więc no, jest to pierwszy raz, gdzie Artur idzie aż tak głęboko. Wczorajszy wynik był bardzo dobry, 160 metrów, 2 minuty na dnie i zużył 50 bar zaledwie, więc to jest, wydaje mi się, bardzo dobry wynik. Jeszcze sobie policzymy, ściągniemy loga na komputer i policzymy sobie, jak to wygląda pod kątem ssaka. Dzisiaj mamy wszystko zaplanowane, dogadany jest też support, wczoraj mieliśmy małe rozwinięcie się z supportem, więc trochę nam się troszeczkę to rozjechało, ale wyciągamy wnioski, więc nastroje są bardzo dobre. Jest chyba trochę większa koncentracja, wczoraj było chyba więcej takiej radości z tego wszystkiego, a dzisiaj tak są wszyscy skupieni, wiemy, że robimy coś poważnego, więc zaraz się zobaczymy nad wodą. Miłego oglądania. Okay, that's why I spoke with Artur. It was difficult and tough decision, but he decided that he will do for sure like 180, maybe 82, maybe. Okay. There will be no attempt to go that way. This time. Okay? We decided because we have... Dopiero się zaczyna tak. Ja dlatego, ja dlatego się czekam. Dlatego. Dlatego. Cześć Artur. Jesteś po nurkowaniu na 160 metrów. Jak było? Opowiadaj. Generalnie było wszystko według założeń, jeżeli chodzi o moje nurkowanie. Tam faktycznie troszeczkę support odjechał, nie w tym kierunku co trzeba. Znaczy, a to już na powrocie, tak? To już na powrocie. Sama faza zanurzenia, rozumiem. To wszystko poszło zgodnie z planem. Zresztą całe nurkowanie było zgodnie z planem. Czyli zanurzenie robiłeś w Blue Hole'u? Zanurzenie w Blue Hole'u, pod arczem przeszedłem na zewnątrz. No i tam już po prostu poleciałem po skosie w lewo, żeby osiągnąć głębokość 160 metrów. Było trochę płynięcia. No to się przełożyło na zużycie travel trimixu, ale i tak zostało go około 100 atmosfer w stage'u, także jest bardzo bezpiecznie. Jeżeli chodzi o powrót, to ja się trzymałem już z Zakiem, który był moim głębokim supportem. No i my zrobiliśmy wszystko według planu. Chłopaki po prostu z drugiego tam poziomu supportu troszeczkę popłynęli nie w tym kierunku, ale byli w zespole i wszystko się skończyło tak pozytywnie, także. Czyli ładne zużycie gazu. Rozumiem, że po nurkowaniu też super kondycja. No żadnych problemów, no. Jak co dzień. Jak co dzień, no dobrze. Dzisiaj? Dzisiaj 180. Jakieś emocje? Nie, skupienie. To będzie pierwszy raz na taką głębokość i po prostu poważne podejście do nurkowania, ale bez jakiegoś lęku, nic z tych rzeczy, tylko po prostu skupiony, spokojny, wyluzowany, bez żadnych nerwów, bez niczego. Także jeżeli chodzi o nastrój, perfekcyjnie. Super. No dobrze, dzisiaj jeszcze zrobimy sobie taką małą dodatkową rzecz, że po nurkowaniu zbadamy Ciebie pod kątem nasycenia Twojego organizmu azotem i no też wydaje mi się taki chyba ciekawy. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, bo po prostu to jest kwestia przełożenia konsumpcji gazów na nasycenie gazami. Tak jest. I trzeba by przyjrzeć się bliżej tej zależności. No tak.
Powiedz mi tak, bo podczas tego wyjazdu w sumie już chyba wiemy, że nie zrobisz 200 metrów. Czy z tego tytułu jest jakieś rozczarowanie, czy znowu nam się troszeczkę tak nie złożyły te dni nurkowe? Nie, no to jest kwestia tego, że zabraknie tak naprawdę jednego dnia, żeby zrobić to 200 metrów, ponieważ jeżeli zabraknie, no bo to jest jeszcze kwestia do rozmowy, tak? Ale najważniejsze jest to, że zrobiłem to, co mam zaplanowane, znaczy, że jedziemy według planu, co 20 metrów i jest pełna zgoda na te 180 metrów, jest zgoda z daną, więc jedziemy według planu, po prostu. Dobra, jak się uda zrobić 200 jeszcze, no to super, a jak nie, to przyjadę w grudniu. Czyli co, w grudniu jest plan na grudzie. Chyba, że się da jeszcze w trakcie tego wyjazdu. No zobaczymy. No dobrze, powodzonka i walczymy. Nowy cud techniki nurkowej. Takie coś mamy. Kto mi coś o tym opowie? Co to jest? No to możemy się pochwalić, że chyba jako jedyny team w Polsce posiadamy urządzenie do badania dopplerowskiego, czyli niemych pęcherzyków firmy OdiveTech, więc możemy się poszczycić, że przy saporcie Artura mamy takie urządzenie, no i nie umieszkamy go na pewno użyć. Urządzenie w samej konstrukcji jest dość, można by powiedzieć, proste, a zarazem skomplikowane, bo dzięki temu urządzeniu możemy zbadać, co się dzieje z organizmem nurka, jak się wysycił, co się dzieje z azotem w jego organizmie, ale samo badanie bez wyciągnięcia wniosków nie miałoby może sensu. Dzięki temu urządzeniu, kiedy zbadamy sobie ilość niemych pęcherzyków w naszym organizmie, wprowadzając to do odpowiedniego programu, jesteśmy w stanie zoptymalizować nasze nurkowanie, czyli tak ułożyć parametry naszego nurkowania, ażeby było one jak najbardziej efektywne i jak najbardziej bezpieczne dla naszego organizmu, z czego przykładem może być również możliwość optymalnego ustawienia gradient faktorów, które optymalnie ułożą nam przystanki w stosunku do naszego nurkowania i do naszych poprzednich oczywiście nurkowań, gdyż monitorujemy się na bieżąco. No i mam nadzieję, że dzisiaj Artur będzie wspaniałym przykładem jakby zbadania i optymalizowania jego przyszłych nurkowań, czyli przyszłych jego rekordowych nurkowań na 200 metrów. I dzięki tym danym, które oczywiście wyślemy też do danych, będziemy mieli coraz bardziej... Jak tutaj to działa? Tutaj masz jakiś tablet, tak? Tak. I jakby rozumiem, że wszystko to gdzieś tam przykładamy do nurka, to urządzenie, ono tam szczytuje sobie jakieś informacje. Później to leci, rozumiem, w chmurę, łączy się z tabletem i tablet daje nam jakieś rezultaty, tak? Czy tu mamy jakąś tam pomiarówkę, widzę, jakieś rezultaty i parametry całego nurkowania, widzę, wpisujemy, tak? Dokładnie tak, czyli pierw programujemy jakby naszego nurka w systemie, czyli mówimy o naszej wadze, wieku, ile lat nurkujemy, czyli wprowadzamy wszystkie jakby parametry, oczywiście parametry głębokościowe wprowadzamy z komputerów nurkowych, na przykład z Shearwatera, który po prostu łączy się bezprzewodowo i parametry nurkowania, które się odbyło, przekazuje. A samo urządzenie jest dość, można powiedzieć, samo badanie jest dość proste, gdyż w pierwszej fazie pół godziny dokładnie po nurkowaniu dokonujemy pomiaru poprzez jakby bardzo skracając ten proces, ale poprzez przyłożenie tego urządzenia na wysokości tutaj łopatki. System pokazuje nam ilość oddechów, które w danym momencie powinniśmy wykonywać, czyli podążamy jakby za instrukcją. A powiedz mi, Jarek, dzisiaj ty będziesz robił to badanie, czy Marcin, czy jaki macie tutaj plan na to? Dzisiaj myślę, zobaczymy, jak ułoży nam się nurkowanie, ale być może najprawdopodobniej ja przeprowadzę to badanie Arturo. Nie masz emocje? No, jestem jakby mega podniecony tym, co można zobaczyć, wykryć w organizmie nurka po jednak dość ciekawym nurkowaniu na 185 metrów, a rzadko się tak zdarza, więc mamy przyjemność. No tak, ten ssak będzie bardzo mały. Wydaje mi się, że też gradient faktor, na którym nurkuje Artur, jest dosyć konserwatywny, więc na pewno mamy jakąś korelację pomiędzy ssakiem a dekompresją, więc no, sam jestem ciekaw tych wyników. Na pewno trzeba będzie to powtórzyć, żeby to było gdzieś tam bardziej wiarygodne i takie zobaczyć po prostu no, szerszy obrazek tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to chyba będzie dosyć ciekawe taka zabawa, co? Nie ukrywam, że to na pewno będzie dość ciekawe, gdyż Artur jest mega doświadczonym nurkiem, tak jak powiedziałeś, jego
Sak jest bardzo, bardzo niski, więc jestem sam ciekawy, jak nurkowanie na 180 metrów, które już jest naprawdę ekstremalnym nurkowaniem, jak wpływa na właśnie jego organizm, zużycie gazów i jak będzie zachowywał się azot w jego organizmie, więc dzisiaj wszystko tak naprawdę przed nami. No dobra, super. No to co? Ruszamy pomału. Działamy. Powodzenia. Czołem. Dzień dobry.